Jeśli uderzysz w cudzą bramkę, nastaw swoją. Nie miłuj na boisku, nie przyjaciołuj swoje. Pani Katarzyna Topór i pani Małgorzata Jarnik za rozległe dyskusje z sędzią arbitrem z użyciem ciężkich argumentów i kontrargumentów zamiast medalu otrzymują 70 godzin obowiązkowych prac pisemnych na rzecz środowiska lokalnego i decyzją sędziów wykluczone z kolejnych odrywek. Jednak, bo pięknych, bogatych środki stylistyczne opinii na temat zarządu FIFA i UEFA otrzymują złote medale i zagrają w następnych mistrzostwach Euro. Złote medale. Obserwując mecz porastający murawie na Stadionie Narodowym oraz cień rzucany przez zawodnika wysokiej klasy drużyny przeciwnej, pana Marcina Filipiaka. Złoty medal zostanie wysłany pocztą elektroniczną. A teraz dziękujemy drużynie religijnych humanistów. Wielkie brawa dla zawodników, a teraz to będzie lepszy.